ciągle ktoś do pokoju przychodził, jedna cytrynówka, druga bak, bak. Czy ten ślub się liczy, jak on był brany nie na trzeźwo? Mój mąż ma na imię Łukasz. Czyli oficjalnie Łukasz Karpiel, Łukasz nie jest Karpiel. Sebastianem Bułeczką. Czyli po prostu oskubałaś go. Oskubałam go z piłka. Już nie ma latania. Nie ma, nie ma. Pobrali się 26 lipca 2018 roku. Ona, jedna z najpiękniejszych Polek, najdłużej panująca Miss Polonia, a według wielu najsympatyczniejsza prowadząca program Dzień Dobry TVN. On, najprzystojniejszy muzyk wśród górali i najprzystojniejszy góral wśród muzyków. Dziś o swoim ślubie opowie Paulina Krupińska-Karpiel. Paulinko, bardzo cieszę się, że przyjęłaś moje zaproszenie, bo wiem, że zależało Wam na tym, żeby Wasz ślub jednak pozostawał przez bardzo długi czas w tajemnicy, więc zdaję sobie sprawę, że pewnie o wszystkim mi tutaj nie opowiesz, ale pewnie przed nami bardzo wiele historii, które będą bardzo dla wszystkich interesujące. Tobie prawie udało się utrzymać ślub w totalnej dyskrecji, ale w ostatniej chwili jednak ci paparazzi pojawili się pod kościołem. Kto sypnął? Wiesz co, do dzisiaj nie wiemy, kto sypnął. I tak naprawdę wydawało nam się, że nam się uda to zrealizować, żeby była to tajemnica, dlatego że robiliśmy ten ślub w czwartek. Czyli bardzo dziwny dzień tygodnia. Bardzo dziwny, no taki nietypowy. Ale właśnie specjalnie, żeby zmylić wszystkich? Nawet nie specjalnie, dlatego też, że góralskie wesele nie trwa jeden dzień. Mhm. Tak? Okej, gdybyśmy robili to wesele w Warszawie, no to moglibyśmy zaprosić na weekend, sobota, niedziela, koniec. Mhm. Ale w związku z tym, że góralskie wesela trwają, załóżmy minimum 3 dni, znaczy 2 dni to jest minimum, tak? Czyli wesele plus poprawiny, okay. U nas trwało to 3 dni, to były jedyne 3-4 dni, longiem, kiedy Sebastian do grudnia miał wolne. Czyli musiałaś po prostu się w jego koncertowy kalendarz jeszcze wcisnąć. Dokładnie tak, dokładnie tak. Chyba to jest tak, że górale w ogóle przyzwyczajeni są do takich imprez, które trwają przez kilka dni i to jakby dla nikogo nie było zaskoczenie, jakby nawet wszyscy chyba tego oczekiwali, że tak będzie. Tak, tak, no wiesz co, też nawet nie tylko górale, ale tą rodzinę, którą ja ściągnęłam do Zakopanego. Moja babcia pierwszy raz była w górach, w ogóle wiesz, musiała przejechać przez całą Polskę, żeby dojechać na moje wesele. To też chciałam w jakiś sposób ich ugościć. Nie chciałam, żeby przyjechali na jeden dzień i kolejnego dnia wyjeżdżali, tylko chciałam, żeby się czuli dobrze, żeby mogli pobyć parę dni i skorzystać też nie tylko z naszego wesela, ale też z pięknych okoliczności przyrody. Ale poczekaj, powiem Ci, bo ja, zanim my zorganizowaliśmy nasze wesele, ja już na takich góralskich weselach byłam. I zakochałaś się? Zakochałam się, a z drugiej strony wiedziałam, czego na swoim weselu nie chcę. Czyli nie wszystkie te góralskie zwyczaje przypadły Ci do gustu. No bo właśnie... Może nie tyle do gustu, czy mi przypadły, czy nie przypadły, ale też wiedziałam, że nie jesteśmy w stanie ich zorganizować, jeżeli chcemy zachować tajemnicę. No to teraz musimy wrócić do meritum, czyli do góralskich tradycji na Waszym ślubie. No zaczynając od początku. Mężczyzna powinien przyjechać konno. Przyjechał? Tak. Nie przyjechał, przyjechał autem. Nawet nie było auto ubrane ładnie, żeby nikt nie wiedział, że inkognito, rozumiesz, wszystko inkognito. Czyli po prostu 300 koni pod maską. Tak jest. Czyli tradycyjnie. Tak, konno, zgadza się. No dobra, co dalej? Co dalej? Zabrał Ciebie z hotelu. On przyjechał, zabrał mnie z hotelu do domu na błogosławieństwo. Czyli tam był ten element tradycyjny. Tak, tak, był element tradycyjny. Tam mu koszula. Zmieniłam, wiesz, koszula, zmieniłam mu wstęgę przy ubraniu na białą. Przyczepiliśmy te bukieciki, góralki mi tam zakładały te korale, no bo obowiązkowo do stroju góralskiego musisz mieć korale, biżuteria jest korala. Nie miałam wianka, znaczy nie miałam wielonu. No bo już w bieli, no to tak wiesz, wiadomo co symbolizuje welon, więc stwierdziłam, że nie będę się wygłupiać, więc nie miałam, w głowie miałam tylko jakieś tam potem, jakąś taką tam, jakiś element, jakieś wstążki przyczepiłam już do kolejnej sukni, ale tak to nie miałam nic. Pominęliśmy sobie z racji tego ten cepiec, z racji tego, że on trwa bardzo długo i to są przyśpiewki. Połowa gości mogłaby tylko to robić i się w to zaangażować. Część mojej rodziny, może dla nich to by było bardzo atrakcyjne, ale by nie miała pojęcia w ogóle co robić, a to trzeba śpiewać, a na Podhalu wszyscy dobrze śpiewają. Nawet jak nie śpiewają, to i tak śpiewają, bo mają to po prostu w genach.
Dlatego zrezygnowaliśmy z tego elementu, nawet zrezygnowaliśmy z elementu konkursów, tylko rzuciłam, wiesz, bukietem kwiatów, a Sebastian opaskiem, czyli paskiem góralskim rzucam. Tradycyjnie była kapela góralska w postaci części zespołu Sebastiana, czyli górali, którzy zasilają jego zespół, Sebastiana brat, jeszcze tam jacyś inni goście, którzy też grają po góralsku, więc oni grali, były też przyśpiewki, były też tańce takie góralskie, że dziewczyny mnie brały do środka, wiesz, tam trzeba to specjalnie tłupać. Kiedy koleś zaczyna klaskać, a ty się musisz kręcić, zwyrtać, nie? To, że facet cię wyzwyrta i tam kręci. No wiesz, jakieś tam są różne kombi. Zwyobraca. Ale w ogóle ty bardzo już jesteś w tym klimacie. Ty to wszystko po pierwsze znasz, ale czujesz. Czuję, tak. No właśnie, mam takie wrażenie. Mi się to podoba, słuchaj. Ja, znaczy, to nie jest nic u mnie na siłę w żaden sposób. Ja to czuję, mi się to podoba i jakby super się odnajduję w tej kulturze, w tej tradycji i uważam, że to jest piękne. Pewnie jako młoda dziewczyna, myśląc o swoim ślubie, no nie widziałaś się w tych wszystkich góralskich, tradycyjnych sytuacjach, tylko pewnie no wyobrażałaś sobie po prostu takie zwyczajne polskie wesele, nie odbywające się w górach. Co cię przekonało do tego, że właśnie wasze wesele będzie zrobione w tamtym góralskim klimacie, a nie, że ty przeciągniesz Sebka po prostu na swoją stronę i na przykład w Warszawie będzie impreza? Trzeba, wiesz co, tak cofnąć się do mojego 17 roku życia, kiedy zaczęłam pracować za granicą jako modelka i byłam etatową panną młodą. Przymierzyłam w swoim życiu tysiące sukienek ślubnych, naprawdę tysiące, bo przez 6 lat pracowałam dla francuskiej firmy, która szyła sukienki ślubne i byłam taką wzorcową modelką, na której szyto całą kolekcję. Wiesz, jak to wygląda, tak? Też masz pewnie modelki, które przychodzą do ciebie na przymiarki i szyjesz. I ja w tej fabryce spędziłam 6 lat swojego życia. Jeździłam tam 2 miesiące w roku i powiedziałam, w czym ja pójdę, słuchaj, do tego ślubu. Miałam już wszystko, tak naprawdę. Ja powiedziałam, że pójdę chyba w spodniach, w garniturze białym, bo to będzie dla mnie najwygodniejsze. Powiedziałam tak, że w rybce nie, bo nie można się ruszać. W tej nie, bo ciężko na przykład tańczyć. Ta za krótka, no to też nie wypada. Ta za długa z kolei. Wiedziałam, znałam wszystkie możliwe konfiguracje sukienek i powiedziałam, że żadna nie pasuje. Czyli nie miałaś w ogóle takiego marzenia jak typowa kobieta, o Boże, ta piękna, długa, biała suknia, tylko Jezus Maria, co mnie zaskoczy. Dokładnie tak było, dlatego że ja, jak przymierzyłam tysiące tych sukienek ślubnych, to ja już nie marzyłam o tej sukni, bo ja je miałam na wyciągnięcie ręki każdego dnia, jak pracowałam jako modelka. Straciły magię, co? Straciły właśnie dokładnie tą magię i dzięki temu, że poznałam mojego męża, który jest góralem i chciałam uszanować tą tradycję, to on poniekąd mnie uratował, wiesz, z tej zagwozdki. Faktycznie wyglądałaś absolutnie wyjątkowo na tym waszym ślubie. Czy jak ubrałaś się w ten typowy, tradycyjny strój, to poczułaś się w nim jak panna młoda? Powiem ci też, dlaczego się chciałam zdecydować na ten góralski ślub. Oprócz tego, że szanuję tradycję mojego męża i wiedziałam, że połowa rodziny będzie ubrana po góralsku, ta część rodziny mojego męża i goście z Podhala, wiedziałam, że chcemy dzieci po góralsku ubrać, to mówię, kurczę, jak ja z tą sukienką będę pasowała w ogóle do tego, wiesz, do tej całości, no nie w 5, nie w 10. A też nie chciałam się stylizować na góralkę w takim znaczeniu, że wiesz, element góralskości albo pasek, albo jakiś taki inny element, haft na dole sukni. Mówię, jak już robić to po góralsku, no to w całości. I wiedziałam, że ta suknia też będzie ponadczasowa, że ona za 30 lat, jak będę oglądała nasze zdjęcia ślubne, też będzie modna. Muszę cię podpytać, jak już jesteśmy przy tych stylizacyjnych tematach, o twoje buty. Kierpce. To się nie mówi buty, Jezus, Sebastian cały czas. Żadne buty, to są kierpce. Kierpce, że wreszcie. Nauczę się. Ale no ja teraz też... Ale pierwszy raz z wami rozmawiam, bo jak wspomniałam, to prawie z wami. No ale wiesz co, no naprawdę, jak wiesz... Jezu, dobrze, że go tu nie ma, bo by wyciągnął ciupagę. Nie wiedziała, że tak było. On, ja mówię, Pauli, Sebastian, mówię, no buty, mówię, założę góralskie. To nie są góralskie buty. To kierpce. Wygodne? Bardzo wygodne. To był drugi atut największy, że strój góralski jest po prostu wygodny. Łatwo się w nim tańczy. Masz białe skarpetki, pod kierpce zakładasz. Słuchaj, bawełniane. Stópki się nie pocą. No, jest... Iza, ja przetańczyłam do 6 rano. Ale w kierpcach? Znaczy nie w kierpcach, bo ja o północy zmieniłam sukienkę. To skoro wywołałyśmy temat dzieci, to przede wszystkim interesuje mnie to, jak były twoje dzieciaki ubrane, no i w ogóle jak sobie poradzić z dziećmi podczas ślubu, a potem wesela. Nie jest to prosta sprawa, to pierwsze najważniejsze stanie, które musi paść. Już teraz się domyślam. Rozumiesz, jakby było. Tak. Mój Jędruś miał roczek, Tosia miała następnego dnia 2 lata. Kończyła.
Nie, trzy. Wróć, trzy. Słuchaj, no były też po góralsko ubrane. Jędruś, w ogóle to było najśmieszniejsze, że mój tata, jak mnie prowadził do ołtarza, to też trzymał Jędrusia na rękach, bo też to było jego święto, bo był chrzest. Najpierw wzięliśmy ślub, a potem ochrzciliśmy Jędrka, czy jakoś tak między... Już, kurczę, zapomniałam. Kolejność. Dwa sakramenty po prostu tak, podczas jednej mszy? Podczas jednej mszy. I powiem Ci tak, najlepsze było to, że jak ja szłam do kościoła, znaczy mój tata mnie odprowadził do ołtarza, to nawet wcześniej się podpisuje jeszcze jakieś dokumenty, a mój mąż, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ma na imię Łukasz. Na pierwszym. Na drugim ma Sebastian. Znaczy ja nie wiem, czy ktokolwiek o tym wie. Na Wikipedii jest, chociaż Wikipedia bardzo często przekłamuje. Aha. Mój mąż ma na imię Łukasz. Ja pierwsze co zapytałam księdza, przepraszam, jak ja mam przysięgać, czy biorę Ciebie Łukaszu za męża? Ale jak to jest, że on ma Łukasz, a wszyscy mówią Sebastian? Skąd to jest taka historia, że jego mama powiedziała, nie dam mu na imię Sebastian, bo wszyscy będą na niego wołać Sobek, Sobek, Sobek. Dam mu na imię Łukasz, po czym nigdy tak do niego nie zawołała. Rozumiesz, więc był tym Sobkiem, był Sebastianem i tak zostało. No, coś próbuję pozmieniać w tych papierach, bo jest to dosyć uciążliwe, ale no więc stąd też było moje pytanie, czy jak ja będę przysięgała Sebastianowi, to będzie ważne, czy nie? To jest konkretna wątpliwość. Konkretna jednak. Wątpliwość, no nie, no tak jak się używa. No. Czyli mówiłaś w kościele Sebastian. Sebastian. A co z nazwiskami, ponieważ ty, bo Sebastian ma podwójne nazwisko. Znaczy ma podwójne nazwisko, używa go w podwójnie, czyli Sebastian Karpiel-Bułecka, ale ten Bułecka to jest przydomek. To jest przydomek, dzięki któremu rozróżniało się rody. To jest taka historia, że tam praprababka, Sebastian, znaczy prababcia, leżała w szpitalu i jej mama przynosiła jej bułki. I tak, żeby to był rarytas na podchalu, bo była duża bieda wtedy, więc ona została Bułecka. I tak, nie wiesz, żartuj. I tak zostało. To jest niemożliwe. Czyli oficjalnie Łukasz Karpiel Łukasz nie jest Karpiel. Sebastianem Bułecką. Nie. A wiesz, nie można mieć trzech nazwisk w czyli ty nie mogłaś Polski. Zostać Pauliną Krupińską Karpiel-Bułecką, więc zostałaś Krupińską Karpiel, tak. Ale Karpiela nie używasz w sensie nazwiska. Bułecka nie używam, jest Paulina Krupińska Karpiel i tak wiesz, okay. Tak jest najłatwiej. Okej. Okay. Ale wiesz, my mamy przyjaciół Bachreda Curuś i mówimy, że jak nasza Tosia zwiąże się z Adasiem Bachredą Curuś, to będzie Antonina Karpiel-Bułecka Bachleda Curuś. Już się dłużej nie da. Cudne, no, wspaniałe. Słuchaj, z tymi nazwiskami to jest wesoło. O Jezu, ale faktycznie, jak Twoje dziecko będzie chciało wziąć ślub, to musi z jakiegoś nazwiska zrezygnować, nie? Nie, w dokumentach mamy Karpiel tylko, więc no chyba, że będzie miała męża z dwuczłonowym nazwiskiem, to będzie musiała zrezygnować. Okej. Okay. Więc Tosiu, szukaj tylko z jednym, bo tatuś się tego nie wybaczy. No ale słuchaj, jeszcze, no dobra, to było pierwsze pytanie do księdza, ale potem jak trwa... Cała ceremonia z dziećmi, no z dziećmi na kolana. Moja Tośka co chwila przychodziła, najpierw była rozpacz, na błogosławieństwie w domu była rozpacz, dlaczego ona nie ma błyszczyka. O kurczę, okay? Myślałam, że dlaczego ona nie ma błyszczyka. Słuchaj, no tam w ogóle... Dlaczego nie dałaś dziecku błyszczyka, no naprawdę, no, musiał histerię miałam odprawić. Tyle rzeczy do ogarnięcia, że w ogóle zapomniałam, że Tosia musi mieć różowy błyszczyk. Okej. Okay. Okay. No ale to była sprawa niecierpiąca zwłoki, więc ten błyszczyk musiał się pojawić i dzięki temu mogliśmy w ogóle mieć to błogosławieństwo. Mhm. Jak Sebastian po mnie przyjechał najpierw do hotelu, tam gdzie się szykowałam, popijałam cytrynówkę z moimi przyjaciółkami. Bo to jest tradycja. Tradycja, tak. Nie to, że takie masz preferencje. Jest... Nie. No ale nie, ale moje lubię. Preferencje również. Lubię tę tradycję. Jakoś tak lżej było. Tak? Przyjechał, więc on też, jak przyjechał po mnie do hotelu, tam się jeszcze... Ugościłaś go. Ugościłam też cytrynówkę, trzeba było polać przyszłemu małżonkowi. Czy ten ślub się liczy, jak on był brany nie na trzeźwo? Nie na trzeźwo. Słuchaj, takie emocje, że bardzo szybko trzeźwiejesz. Tak. Wszystko cię szybko stawia do pionu, ta cała sytuacja. Więc on po mnie przyjechał, pojechaliśmy na błogosławieństwo do jego domu i tam panna młoda daje koszulę mężowi. Czyli on przyjechał do Ciebie na golasa? Nie, też koszulę, ale potem się zmienia koszulę. Kurde, i czerwona wstęga, którą ma... A już ma... się rumieniłam! ...doczepioną do cuchy, aha, czyli to jest takie nakrycie wierzchnie góralskie, zmieniasz czerwoną wstęgę na białą. I czyli wtedy dopiero jest gotowe. Tak, i pan młody ma przy kapeluszu, wiesz, piórko i potem to piórko zdejmuje, bo już jak nie jest kawalerem. Czyli po prostu oskubałaś go. Oskubałam go z piórka. Już nie ma latania. Nie ma.
Dobra, wracamy do kościoła. Ale poczekaj, Tosia i Jędrek. No i Tosia i Jędrek w tym kościele, słuchaj, co tam się działo? Coś matko boska kochana. No nie, ona mi cały czas, wiesz, siadała po prostu na kolanach, tu chodziła. Moja mama nie była w stanie ich dopilnować. No było wesoło. Jak mam, wiesz, wideo i zdjęcia ze ślubów kościelnego, to mam po prostu dzieciaki cały czas na kolanach. No właśnie chciałam zapytać, czy masz jakiś ładny kadr bez dzieci? Tylko po przyjęciu Komunii Świętej, jak klęczymy, no. I to wtedy się nie zmieściła na klęczynku. Odpuściła. Odpuściła. W ogóle my się bardzo szybko zdecydowaliśmy na organizację tego wesela. To była bardzo taka spontaniczna decyzja, bo ciągle przekładaliśmy, różne rzeczy się w naszym życiu, różne historie się pojawiały. I ni w pięć, ni w dziesięć żadna data nam nie pasowała. I w końcu tak usiedliśmy z naszymi przyjaciółmi i mówimy, dobra, za 2 tygodnie. Ten termin, ale wychodziło jakoś tam Boże Ciało, więc z organizacją zajęliśmy się po Bożym Ciele koniec czerwca i w lipcu już się wszystko odbyło. Ale moment, chcesz mi powiedzieć, że swój ślub zorganizowałaś w 2 tygodnie? No tak jakby cała organizacja, tak, trwało to 2 tygodnie, ale ja byłam zielona w tym temacie. Nie. I za ile przygotowywałaś ty swój ślub? O Jezu, prawie rok! No to ja jestem... Speedy Gonzales. Speedy Gonzales. Ale czekaj, ale jak to się udało? No bo jednak mieliście wielu gości i z tego co ja wiem, było naprawdę przepięknie. Jak to wszystko udało ci się zorganizować w 2 tygodnie? To ty robiłaś, czy komuś to zleciłaś? To tak naprawdę mieliśmy wielkie szczęście, bo nasi przyjaciele, którzy są właścicielami w hotelu Zakopanem, nam bardzo pomogli. Oni mieli tak zwane know-how. Mhm. Organizowali wiele wesel, tak? Mieli wiele wesel w swoim hotelu, więc dokładnie wiedzieli. Czyli miałaś profesjonalną pomoc. Miałam profesjonalną pomoc mojej świadkowej. Gosiu, pozdrawiam cię serdecznie. Gosia wszystko pomogła, zorganizowała. Oni też robią w swoim hotelu wiele imprez. Więc dokładnie wiedzieli, wiesz, nagłośnienie, dekoracje, gdzie kwiaty, gdzie zamówić, jak stoły powinny wyglądać. Ale że w ogóle mój mąż powiedział, termin. Słuchajcie, wy to zróbcie, ja przyjdę. No okay? To jest typowe podejście mężczyzny, no, nie dziwi nic. Typowe podejście mężczyzny. Ale może góral jednak coś zrobił, może coś takiego załatwił. Co zrobił? No właśnie myślałam, że załatwi kapelę, no z racji tego, że jest muzykiem. I? To, że ogarnie zespół muzyczny. Jest 2 tygodnie do ślubu, połowa lipca i ja mówię, Sebastian, no to kto będzie grał? No nie wiem, brat mój zagra, no ktoś tam, koledzy z zespołu zagrają, ale ja mówię, ale to nie jest tak, przecież oni też są gośćmi, będą jedli obiad, no będą, wiesz, uczestniczyli w imprezie. Tak, no to totalnie wyluzowane. Ja mówię, Paula, no ktoś tam zawsze zagra. Nie wiem, no to może Gosia da jakiegoś tam DJ-a na luzie. Ja mówię, ale Sebastian, ty jesteś muzykiem i ty serio mówisz na luzie, jeżeli chodzi o kwestie związane z muzyką? Niemożliwe. Dzwonię do Gosi. Sobie pocztą pantoflową się okazało, że to był zespół, który grał na weselu tydzień wcześniej, gdzie była właśnie Gosi jakaś siostra. Ja do nich zadzwoniłam, przedstawiałam się jeszcze Paula Krupa, żeby było śmiesznie. Więc oni nie wiedzieli, wiesz, Aśki kto siostra. Dzwoni. Paula Krupa. I ja mówię tak, dzień dobry. Czy macie Państwo czas 26 lipca? A on się pyta, 2019 czy 2020? Ja mówię, nie, no teraz, ale to jest za 2 tygodnie. Ale to jest czwartek. Ja mówię, no tak, a no to mamy. Bo wiesz, na weekend już jechali w sobotę, gdzie indziej, tak, na czyli wesele. Ten czwartek, tak. Słuchaj, naprawdę w tej błyskawicznej organizacji. Wolne. No właśnie, to Was ratowało. Że sala wolna, że wiesz, że kwiaciarnie były dopiero od piątku obłożone, a to był, wiesz, środek tygodnia, w sensie, że we wtorek, środę zaczynały prace. To nas tak naprawdę uratowało, więc wszystkim parom, które zastanawiają się, kiedy zrobić ten ślub, polecam czwartek. Albo nie typowy dzień tygodnia. Jak jesteście topową gwiazdą i bierzecie ślub z topowym muzykiem w tym kraju. Ja mam wrażenie, że w ogóle ludzie bardzo docenili to, że zrobiłaś to w tym góralskim obrządku, prawda? Chyba tak, chociaż pewnie część górali bardzo sceptycznie patrzyła i dla wielu górali nigdy nie będę góralką i będzie tak zawsze, wiesz, jakiś niesmak, że dlaczego założyłam góralski strój. Ale właśnie z racji tego szacunku ja chciałam ubrać to, a nie przebrać się, ok? Mm-hmm. Więc moja teściowa mi tak mówiła dokładnie, co mam zrobić, żeby nie popełnić żadnego błędu. Mm-hmm. Zawsze do góralskiego stroju musisz mieć związane włosy. Czyli twoje rozpuszczone fale by nie zadziałały. A też padał deszcz? Słuchaj, Boże, jak ja się cieszę, się zdecydowałam. Nie padał. Padał? No? Rozprostowały ci się loki? Kurde, zrobiła mi się taka kupa na głowie, że w ogóle... Jak teraz patrzę na te zdjęcia, Jezus. Matko! Znaczy ja mam jeszcze takie włosy, co się puszą, nie? Puszą, więc, pff, no. Tu puch, tu proste! No i jakbyś była, brała ślub w góralskim stylu, to byś nie miała problemu. Moje zdjęcia u mnie nie padało są dobre. Do godziny chyba 16:30, lało po prostu taka ulewa. Ja mówię, Matko Boska, ja nawet nie mam białego parasola. Ty przewidziałaś pewnie takie rzeczy? Mój mąż.
zamówił po prostu jakieś takie parasolki, specjalnie zamówił jakieś takie większe, właśnie na wypadek, gdyby był deszcz, ale wiesz, no mój mąż jest specyficzną osobą, co tu zrobić? No nie. No to... On jest zawsze gotowy na wszystko, jakby nie ma takich ludzi. To nie przewidzieliśmy tego deszczu. Mój mąż ale całe szczęście deszcz uszanował to i przestał padać, kiedy mój mąż przyjechał po mnie. O, kochany deszcz. Kochany deszcz. U mnie nie był taki miły w ogóle. Nie, no w ogóle i od razu wyszło takie piękne słońce i była taka do końca dnia cudna pogoda, już potem przez kolejne 3 dni. Mm. Więc było super. Nie, a u mnie się zepsuła i w ogóle poprawiny miały być na świeżym powietrzu i w ogóle była taka wichura, że nic się nie udało. No to u nas było i tak na świeżym, na zewnątrz i w karszmie, wiesz, więc jakby... Potem trzeci dzień spędziliśmy na tarasie w hotelu. Zazdro. Zazdro. Ja jeszcze chciałam z Tobą porozmawiać już tak na koniec, troszeczkę o plotkach, które pojawiły się na temat Waszego ślubu. No bo jak gwiazdy biorą śluby, no to potem portale, gazety piszą i część z tych rzeczy jest zapewne prawdziwa, a część nie. No i wiadomo też, że zawsze doszukują się jakichś takich... Sensacji. No i u Was pisano przede wszystkim o tym, że na Waszym weselu zabrakło mamy Sebastiana. No a co za tym idzie, szukali jakiegoś konfliktu, zatargu między Tobą a teściową i w ogóle takiego wątku, że teściowa właśnie Ciebie nie przyjmuje do tej góralskiej rodziny i Ty w ogóle tam nie pasujesz. No i że jest wielki konflikt również między nią a Sebastianem. No i jak było naprawdę? No jak było naprawdę? Moja teściowa przyjechała do Polski, bo mieszkała w Chicago, gdzie mieszkała połowa Podhala, przed porodem moim, przed pierwszym moim porodem. Mhm. Więc czyli rozmawiała z Tobą? Rozmawiała. Ona mi poleciła hawciarkę, ona mi pomagała, wiesz. Od niej dostałam w ogóle góralskie korale. Niby dostaje się od pana młodego, albo, znaczy od męża swojego przyszłego, każda kobieta powinna dostać, albo od teściowej, więc ja dostałam od teściowej korale. Więc lubimy się. Nie ma żadnego konfliktu, obalamy pierwszą plotkę. Druga plotka to było, że nigdy nie wezmę ślubu z miesiącem bez literki R. I co, lipiec ma R? Nie ma. Że jestem przesądna, że miał być maj, a jednak nie maj. Wiesz, tyle się naczytałam, że... Czwartek ma R. Czwartek... Widzisz? Jednak jakieś jest R przesądna. Nie udawaj. Sobota ani niedziela nie ma. Dokładnie. Nie jestem przesądna, nie jestem. Nie jesteś? A nie. Czy żadne takie rzeczy związane właśnie z tymi ślubnymi przesądami nie miały miejsca u Ciebie na ślubie? Nic? No dobra, wiem, że czwartek. Podwiązka? No na przykład coś starego, coś nowego, coś pożyczonego. Jezus, nie wiem, za dużo tego. Coś błękitnego. Coś starego. Na podwiązce było coś błękitnego. No to jest błękitna, no to jest. Coś starego, no to dostałam, załóżmy, pożyczyłam od babci, pożyczone, no to pożyczone. Od babci Bułeckuli pożyczyłam kolczyki. I coś nowego. Stary mąż. No to ja miałam. Nie będziemy się kłócić, okej, dobra, nie kłócę się z Tobą. Dobra, poczekaj, jeszcze chciałam o coś Cię zapytać. A, bo ja ogólnie kocham jeść, ale najbardziej kocham słodycze, więc interesuje mnie Twój tort weselny. Słuchaj, ja też myślałam, że może jakieś skrzypce na tym torcie, żeby się pojawiły z czekolady, bo widziałam jakieś zdjęcia w internecie, tak, szukałam. Tak, tematyczny torcik dla muzyka. Paulina, błagam Cię, biały, prosty, jaki smak, wszystko mi jedno. Więc tutaj też zaufałam mojej Gosi. Śmietankowo-malinowy. O, pycha. O dziwo był pyszny, słuchaj, ale ten tort jest zawsze taki duży, prawda? I nigdy on nie schodzi na weselu. Mam wrażenie, że to jest rzecz, która zawsze zostaje. Znaczy każdy je, wiesz, kawałek, no bo tak kawałek, wypada, tak. Natomiast wszyscy są tak obiedzeni i niekoniecznie, dokładnie, wiesz, słodycze z alkoholem. A poza tym, powiem Ci szczerze, że to jest tak pół na pół, bo nie wszyscy lubią w ogóle torty. Mhm. Ja nie przepadam za tortami tak naprawdę. No ale jak dostaniesz na weselu, no skubniesz. No to skubnę, dokładnie. Słuchaj, u nas została cała dolna część tortu, która była bardzo, bardzo duża, największa. Następnego dnia były moje tosie urodziny, został zmieniony lukier na różowy. Ja o tym nie wiedziałam, rozumiesz? Więc wieża tort na urodziny to się na zero waste, ekologiczne, słuchaj, wesele i poprawiny. Wjeżdża ten tort na te urodziny Tosi. Ja mówię, Gośka, gdzie ty taki tort duży zamawiałaś, taki szeroki? On to jest zawsze weselny, tylko to ta pani cukiernik zmieniła tą pierwszą warstwę, napisała tam dla Tosi, trzylatka. Ja mówię, rewelacja. Super. Super sprawa. No, nic bym nie zmieniła tak naprawdę w naszym weselu. Jak teraz sobie tak o tym rozmawiamy, to nie zmieniłabym nic. To chyba dobrze. No bardzo dobrze. No. No może bym wcześniej zaczęła tą, bo wiesz, było dużo stresu, niby zaczęłyśmy się z mamą i z moją świadkową wcześniej szykować, to i tak było za mało czasu, bo ciągle ktoś do pokoju przychodził, jedna cytrynówka, druga bach, bach. Czyli chciałabyś po prostu więcej czasu na cytrynówkę. No jak oceniasz ten czas z tej perspektywy?
To jest lepiej po ślubie, gorzej? Nie mów, że gorzej, proszę. No chyba sama, wiesz. Nie, jest lepiej, dlatego że my już i tak, wiesz, dzieci mieliśmy przed ślubem, czyli to, co najbardziej wymaga najwięcej wysiłku, co jest tak bardzo czasochłonne i jest wymaga poświęcenia, jest takim sprawdzianem i największą lekcją. Już mieliśmy to przed ślubem. Więc teraz tak naprawdę cały czas się docieramy. Jeżeli jeszcze my przetrwaliśmy przez ostatnie 2 miesiące, jak była kwarantanna, i przez ostatnie te miesiące przetrwaliśmy 24 godziny na dobę razem, to już i dalej się lubimy, to wydaje mi się, że już nic nas nie jest w stanie, wiesz, zniszczyć i zaskoczyć. A czy twój mąż jest jeszcze w stanie cię czymś zaskoczyć? No wiesz co, no zaskakuje mnie tym, że przez ten okres na przykład teraz tak bardzo mnie docenił, dlatego że ja więcej pracowałam, a mój mąż z racji zawodu, jakie uprawia, jego branża została tak konkretnie zamrożona, nie pracował i wziął na siebie cały dom, dzieciaki i stwierdził, jaka to jest ciężka praca, a dał radę i tym mnie zaskoczył, że robił to z taką lekkością i to mu się tak na maksa podobało, że nie miał, wiesz, jakichś wyrzutów, bo mógłby powiedzieć, jeju, jakie to męczące, chyba narzekał nawet mniej niż ja. I ja wreszcie mogłam się poczuć jak on, kiedy ja przyjeżdżam do domu i moje dzieci biegną do mnie, wiesz, i to jest takie fajne, bo zazwyczaj to on przyjeżdżał z koncertów, a to teraz ja przyjeżdżałam z Warszawy, z pracy do Kościeliska na przykład wracałam. Czego na koniec mogłabym ci życzyć, skoro masz super męża, z którym przetrwałaś kwarantannę, dalej się lubicie, macie wspaniałą dwójkę dzieci, czyli ten najtrudniejszy czas, kiedy te dzieciaki były takimi niemowlakami za wami. Czego wam trzeba? Wy macie wszystko. Kariery, tylko zdrowia. Pracę. Tylko zdrowia. Żeby było zdrowie, żebyśmy mogli to wszystko dalej dźwigać i żeby było tak, jak jest. Bo ja bym chyba nic nie zmieniała w moim życiu. Jestem szczęśliwa. Paulinko, no to właśnie tego zdrowia wam życzę i tak naprawdę wszystkim dziewczynom, a tak naprawdę wszystkim, którzy nam oglądają, życzę, żeby w tak piękny sposób mogli podsumować swoje życie. Bardzo ci dziękuję. Również tego życzę tobie i wszystkim, którzy nas oglądają. Pośpiewaj coś. Kurczę, no ja muszę wrócić do domu i Krzyśkowi coś zaśpiewać. Poczekaj, do serduszka wpadłaś, żeś koło dwora, dostałaś Krzysztofa jakby dyrektora. O kurde. Zgadza się? Jakie te przyśpiewki. Ja nie będę tego śpiewać. Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!